Cześć, dzisiejszy film będzie o cukrze. Zapraszam do oglądania. Cukier biały to sacharoza, czyli dwucukier składający się z glukozy i fruktozy, który jest pozyskiwany z trzciny cukrowej i buraka cukrowego. Ma oczywiście walory smakowe, takie, że daje słodki smak i jest dodawany do wielu produktów. No oczywiście najbardziej powszechne różnego rodzaju słodycze i słodkie napoje, ale dodawany jest też do produktów, w których teoretycznie nie powinien się znajdować. Na przykład w różnego rodzaju mieszankach przypraw, czy w produktach, wyrobach mięsnych, takich jak wędliny, kiełbasy czy parówki. Więc jeżeli ktoś decyduje się na eliminację cukru z diety, to musi zwracać uwagę na etykiety i skład produktów. To, o czym warto pamiętać i co warto podkreślić, cukier nie jest produktem, który dostarcza jakichś składników mineralnych czy witamin. Nie ma żadnych właściwości odżywczych, więc nie jest nam potrzebny, jeżeli mówimy o kwestiach odżywienia naszego organizmu. Zapewnia nam raczej przyjemność w postaci słodkiego smaku. Cukier ukrywa się też w wielu produktach pod inną nazwą czy pod inną postacią niż cukier. Może to być na przykład syrop fruktozowy czy syrop glukozowy albo syrop glukozowo-fruktozowy. I ten jest najbardziej niebezpieczny, dlatego że jedząc produkty, które go zawierają, nie odczuwamy sytości, co też powoduje, że jesteśmy w stanie zjeść więcej takich produktów, aby tą sytość odczuć. No a jedzenie nadmiernej ilości tego typu produktów przyczynia się do zwiększenia masy ciała. Spożywanie cukru, zwłaszcza w nadmiernych ilościach, przyczynia się nie tylko do nadmiernej masy ciała, czyli nadwagi lub otyłości, ale też do zaburzeń generalnie gospodarki węglowodanowej. No i tutaj może ich być bardzo, bardzo wiele. Poczynając od hiperinsulinemii, czyli podwyższonego poziomu insuliny, poprzez insulinooporność, no i w konsekwencji w którymś momencie do cukrzycy typu drugiego. Poza tym cukier wpływa na podwyższenie cholesterolu, zwłaszcza trójglicerydów, co też przekłada się na odkładanie tkanki tłuszczowej. Kolejna rzecz to negatywny wpływ na mikroflorę jelitową i tutaj w konsekwencji powoduje to zaburzenie wchłaniania różnych składników odżywczych i może przyczynić się do powstawania niedoborów. Kolejna kwestia to zęby. Nadmierne spożycie cukru może przyczyniać się do powstawania próchnicy zębów i oczywiście negatywnie wpływa na stan skóry. Nadmierne spożycie powoduje, że skóra traci elastyczność. Warto też pamiętać, że cukier jest substancją uzależniającą bardziej niż kokaina. Bardzo szybko też wzrasta tolerancja organizmu na słodki smak, co oznacza, że żeby odczuć tak samo słodki smak, trzeba danego produktu zjeść więcej, no co też sprzyja temu, że zjada się więcej. Bardzo łatwo to zauważyć, zwłaszcza po różnego rodzaju detoksach cukrowych, czyli po miesiącu, a czasami nawet już dwóch tygodniach niejedzenia cukru. Jeżeli zjemy coś, co ten cukier zawiera, to wtedy odczuwamy, jak bardzo słodki jest ten produkt. Czy istnieją zdrowe zamienniki cukru? Wybór takiego zamiennika zależy w dużej mierze od tego, czy dana osoba jest zdrowa i czy ma lub nie problemy z nadmierną masą ciała. Jeżeli ktoś jest zdrowy i ma prawidłową masę ciała, to żeby zapewnić sobie słodki smak, lepiej żeby wybrał substancję naturalną, taką jaką jest miód, pamiętając, że miód używamy do 40 stopni. Czyli raczej do takich letnich
potraw. Tutaj też bardzo fajnie sprawdzą się owoce jako źródło słodkiego smaku. Natomiast osoby, które mają nadmierną masę ciała i dążą do tego, żeby ją zmniejszyć, mogą spróbować zamienników, takich jak na przykład ksylitol, erytrol czy stevia. Natomiast raczej jako takie wspomaganie tego procesu, czyli lepiej dążyć do tego, żeby zupełnie wyeliminować substancje słodzące, ale znowu są to pewnego rodzaju kwestie indywidualne. Niektórym łatwiej jest zupełnie zrezygnować od razu, czyli tak wyeliminować tą substancję do zera. Inni wolą to robić stopniowo i wtedy w takiej sytuacji można sobie te zamienniki wprowadzić, a raczej na krótki czas, nie na stałe. A jeśli ktoś nie wyobraża sobie życia bez słodyczy albo chce je jadać okazjonalnie, to lepiej, żeby skorzystał z takich zdrowych zamienników i więcej przepisów na zdrowe słodycze znajdziecie tutaj. Podsumowując, lepiej cukru unikać. A jeżeli masz problemy z prawidłowym skomponowaniem diety, z tym, że nie radzisz sobie z tym słodkim smakiem, co też de facto jakby nadmierna ochota na słodycze może wynikać z różnego rodzaju niedoborów żywieniowych, więc też na to warto zwrócić uwagę. No i jeżeli potrzebujesz pomocy w takim ułożeniu diety, to oczywiście zapraszam do gabinetu. Tutaj znajdziecie numer do rejestracji. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. W komentarzu napiszcie, czy przechodziliście detoks cukrowy i jakie były tego efekty. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.